Partnerem dzisiejszego odcinka jest organizacja turystyczna Go Vilnius. Go Vilnius, a więc zasuwaj ta do Wilna w te pędy. Szanowni Państwo, oto miejsce i widok ikoniczne dla naszej tradycji i naszej tożsamości. Nawet jeśli tutaj nie byliście, to pewnie wiecie, gdzie jestem i o czym mówię. To jest mianowicie Ostra Brama. A skoro to jest Ostra Brama, to jest również Wilno. Brama, która nazywa się Ostrą potocznie, bo w oryginale to jest Brama Miednicka. Jedna z 9 niegdyś bram wiodących do miasta Wilna. Jedyna, która została. I w tej bramie umieszczono obraz Matki Boskiej, który zaczął słynąć z łask i stał się tak samo ważny jak obraz Matki Boskiej z Częstochowy. Ten obraz i ta brama, zwana Ostrą potocznie, jak powiedziałem, ponieważ tutaj wchodziliśmy w część miasta, która nazywała się Ostry Koniec, bo ta brama no w zasadzie nie jest ostra poza tym maleńkim fragmentem dachu. Otóż ta brama i ten obraz są tak ważne, że mamy na terenie dzisiejszej Polski kopię tego, nie samego obrazu, bo ten obraz jest powielany na niezliczonych ryngrafach i reprodukcjach, ale kopię architektoniczną, w dodatku niewierną, ponieważ większą w Skarżysku Kamiennej. No ale to jest kopia. Oryginał jest jeden, drodzy Państwo. Wilno. I dzisiaj, jak już wiecie, będziemy w Wilnie. Ale nie będziemy tylko mówić o pamiątkach przeszłości. Wilno to stolica Litwy. Wilno to żywe miasto. Więc chcemy Państwu pokazać, jak wygląda Wilno tu i teraz. Kolejna tutejsza pocztówka, czyli Wileńska Katedra, której ostatecznie nadano cudowny, klasycystyczny kształt. Tuż obok dawna wieża obronna. Ona stała w ciągu obronnych murów. Kiedy tę katedrę kończono, owej wieży nadano formę dzwonnicy, a mury obronne wyburzono. Obok coś, co postawiono niedawno, mianowicie zegar. Zegar, który odmierza czas do 700-lecia Wilna. No więc to jest idealne miejsce, by opowiedzieć Wam o historii Litwy. Króciutko, don't worry. No więc średniowiecze i księstwo litewskie rozrasta się, staje się największym terytorialnie państwem w Europie. Między innymi za sprawą legendarnego pierwszego króla, Mendoga, ale on miał stolicę nie tutaj, prawdopodobnie na terenach dzisiejszej Białorusi. Natomiast z pewnością stolicą Litwy było już Wilno w czasach Giedymina. Giedymin to był dziadek zarówno księcia Witolda, jak i króla Władysława Jagiełły. I w roku 1323 ów Giedymin pisze listy do miast hanzeatyckich, zapraszając do Wilna kupców. Z tego dokumentu wiemy, że właśnie wówczas Wilno było dla Litwy stołeczne. No więc Wielkie Księstwo Litewskie, które wchodzi w alians z koroną Królestwa Polskiego. Powstaje coś niezwykłego. Commonwealth, Unia Polsko-Litewska, Imperium. Ale ono się kończy, gdyż Konstytucja 3 maja inkorporuje Litwę do korony, no ale mamy zabory. Kres państwowości i Polski i Litwy. Potem I wojna światowa,
odradza się Rzeczpospolita i odradza się Litwa. Akt ogłoszenia niepodległości Litwy miał miejsce w 1918 roku właśnie tutaj w Wilnie. No ale mamy spór terytorialny między Polską a Litwą. Mamy tak zwany bunt Żeligowskiego i powstanie Litwy Środkowej. Polska zajmuje Wileńszczyznę, co kładzie się mroźnym cieniem na stosunkach polsko-litewskich. Potem 17 września 1939 roku Sowieci zajmują wschodnie ziemie Rzeczpospolitej. Litwę zajmują w roku 1940. Litwa zostaje częścią sowieckiego imperium, ale ono upada. Odradza się niepodległa Rzeczpospolita, powstaje niepodległa Litwa. Tak to, moje dziadki, w skrócie największym wyglądało. Zagłębiliśmy się w dawną dzielnicę żydowską, ulica Szklana. Mimo tragedii, jaka i tutaj dosięgła miejscowych Żydów, mówię o II wojnie światowej i o Holokauście, ta ulica pełni no, niemal takie same funkcje jak 100 lat temu. No bo mamy tutaj jubilerów, mamy tutaj bardzo starą manufakturę witraży, no ale mamy też miejsca nowe. Miejsca nowe, ale jakby w historię wpisane. No to jest właśnie nowe miejsce, stosunkowo nowe. Kawiarnia o, wydawałoby się, wyłącznie anglosaskiej konotacji, ponieważ nazywa się Love Story. No ale mamy podtytuł w tej nazwie Augustas ir Barbora. No, jaka była najsłynniejsza litewska historia miłosna? Oczywiście romans, miłość króla Zygmunta, Augusta i Barbary Radziwiłłówny. Poza kawą wziąłem torcik o nazwie Barbara. Był też do wyboru August, no ale August był cięższy, a Barbara to malutkie ciasteczko biszkoptowe z wielką borówą na wierzchu, hiszpańską. Mamy mały dodatek karmelu, ale reszta jest... borówkowo, truskawkowa. Pamiętacie pewnie ten film o Barbarze Radziwiłłównie i o Zygmuncie Auguście. Kto grał Zygmunta Augusta? No jasne, faraon. I znowu wizualna pigułka, która w sobie łączy historię z teraźniejszością. No bo to jest historyczny gmach, ale w dzisiejszej formie wzniesiony jako siedziba carskich gubernatorów. Natomiast w tej chwili, bo już od wielu lat, jest to siedziba prezydentów niepodległej Litwy. Jeśli będziecie tutaj w weekendy, to wówczas ten gmach, który jest miejscem pracy prezydenta, jest udostępniany publiczności. No i teraźniejszość na masztach, czyli flagi Unii Europejskiej, Litwy, pogoń, czyli historyczny herb Wielkiego Księstwa Litewskiego, flaga NATO, oraz na filarach barwy ukraińskie. To wszystko. Dzień dzisiejszy i historia. Wizualnie, w jednym miejscu. Kościół jezuitów i siedziba Wileńskiego Uniwersytetu. No to sąsiedztwo nie jest przypadkowe, gdyż było tutaj jezuickie kolegium założone w roku 1570, a w 1579 król Stefan Batory założył tutaj uniwersytet. Skoro mamy Wilno, skoro mamy Batorego, no i Mickiewicza też przecież z Wilna, to wypada jakimś wierszem to ujęcie zakończyć. No może nie Mickiewicza, ale frazy równie wzniosłe. Stefan Batory wlazł do komory, najadł się gruszek, bolał go brzuszek. Miejska hala targowa, wybudowana w roku 1906. Odremontowana, zatem elegancka. No i w związku z tym mamy tutaj nie tylko stragany, ale również punkty gastronomiczne, niektóre bardzo interesujące.
No bo zobaczcie, jedwabny szlak, czyli płowy, czyli pilawy. Taki pilaw, jak jest dobrze zrobiony, miażdży. Ale chciałem opowiedzieć, będąc tutaj, o tym, jak niezwykłymi drogami chodzi kuchnia i jak mocno jest ona z historią powiązana. No bo jesteśmy przecież na Litwie, ale za chwilę zobaczycie coś, co ze wschodu, dalekiego wschodu się wzięło. No bo tak, Stalin zesłał Koreańczyków z Sachalina do Kazachstanu. Ci zaczęli tam robić swoje rzeczy, czyli kisić. No i te kiszonki w takiej wersji jak tutaj, potem po całych dawnych Sowietach się rozpowszechniły, no bo to jest, drodzy Państwo, coś, co po raz pierwszy właśnie w Kazachstanie widziałem. Marchewka po koreańsku. To jest tutaj rzecz powszechna. No poza tym inne kiszonki, które u nas w zasadzie nie występują albo występują nader rzadko. Kiszone zielone pomidory, kiszony czosnek, kiszone pomidory normalne, patisoniki, różne rodzaje ogórków. To wszystko jest również miejscowa oferta kulinarna. A jaką to niezwykłą drogę przeszło? Zaraz poproszę panią, by dała mi odrobinkę marchewki. Mogę troszeczkę marchewki spróbować? Ona jest ostra, pikantna? Ostra. Ostra, no tak. Marchewka po koreańsku. Tu pani sama to robi? Tak. Jest. Domowe kiszoneczki. Tak ciut, ciut dosłownie. Dziękuję bardzo. Dwa gatunki. Aha. Ta jest ostrzejsza, a ta jest mniej ostra? No, oni obydwie jest ostre, to jest bardzo smaczne buraki. A, to są buraki. Korejka, tak. Ale też kiszone, tak? Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No dobra. Doskonała. U nas się tego nie uświadczy. Doskonałe. Ostre jak jasny gwint. Ale dobre. Musztarda. Moja domowa. Takie w magazynie nie ma. Proszę, białe, czerwone. Zaraz kupimy. To zaraz przyjdziemy. Ale musztardę też pani sama robi? Też jest ostra? U nas do niedawna najostrzejsza musztarda nazywała się rosyjska, ale teraz zmienili nazwę. To jest tak. Nie, to proszę tak. Tu. Dobra. A to jest krzany. To wczoraj. Dobra. Chrzan z burakami? Tak, to jest burakami. Cwikła po prostu. Cwikła, tak. To. Cwikły. To wczoraj robione. Zaraz przyniosę ruksak, żeby kupić dużo. Dziękuję bardzo. Nie ma. No. A to jest biały, to zwykły. Tak samo. Nie, no taki chrzan to u nas jest, ale marchewki takiej nie ma. Marchewka? No, bo taki był chrzan naturalny. No tak. Ale też ostry jak cholera. A, jeszcze wiecie, co bardzo smaczne, taka korejska jest. Ale mnie przewentylowało teraz. Bakłażany. A gdzie tam ty? No, no ale ogórka to wie pan, trzeba by było coś do ogórka mieć. Ogórki, to trzeba schodzić gdzieś. A to też wczoraj takie bardzo smaczne korejskie podleżane. Aha. Proszę, dziękuję. Dychę. Super. To wczoraj też, bo to jest bardzo super, smaczne. Super. O, ta, wiecie, to będzie taka lagodna, to taka italianska. Będzie. Proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To spróbować wszystko. Dobra. Zaraz przychodzę na zakupy. Dziękuję. Ale dobre. Jeszcze, jeszcze. Góralska kapusta. Góralska? To jest góralska kapusta. Co to znaczy góralska? Uralska czy góralska? Góralska. Że z gór. Z gór, tak. O, to jest taki prowansal. To już będzie taka lagodniejsza, ale to wszędzie jest inne smaki. Oj, przepraszam. Nie ma za co. Inne smaki. Ja przepraszam. I inne marynady. Wszystko próbujcie. To pani pięknie w domu musi pachnieć.
jak pani dokwisi wszystko. Tak. Bo to będzie taka łagodna. To patison jest. To patison, tak. Nie, to już nie mogę, już nie mogę, już nie mogę. Nie mogę. Za dużo, kupię sobie do domu. Chcecie, wiecie co, może no. Próbować z pomidor, daj. Ja odkroję wam, bo to jest... No dobra, no. No, czemu nie? To jest tamtego roku robione, to jest kiszonka. Aha. Bo taki kawałeczek pan spróbuje, jest to bardzo smaczne. To jest naturalne kiszonka. Ja już nie mogę, proszę. Ale czosnku to wezmę. Czosnek to do wszystkiego idzie. O Jezu, jaki dobry. No, 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 no. To do wszystkiego, do mięsów, do... Nie no, w ogóle... Serów, do wszystkiego. Jeszcze bardzo smaczna papryka. Ale papryka to będzie też łagodna. Myślę, że ten odcinek mógłby się nazywać Spotkanie z mistrzynią kiszonek. Spróbujcie ta łagodna papryka, też bardzo smaczna. Dziękuję. Odpadłem. Po marchewce po koreańsku i chrzanie zawsze się trochę rozbieram. O Jezu, jakie to było mocne i ekstraktywne. No dobra, tym stoiskiem zajmiemy się w przelocie, bo tutaj mam swoje stoisko. Nie będę niczego sprzedawał, będę gotował. Co? Szalti barszczaj, czyli zimny barszcz, czyli chłodnik litewski, mówiąc po naszemu. Cóż za cudowna klamra. Robiłem to na Litwie w jednym z pierwszych swoich programów telewizyjnych. To było z 18 lat temu. No ale jakże tu nie wrócić do tego? Zwłaszcza, że jeszcze ta hala teraz odnowiona. Zwłaszcza, że ona niezwykle przypomina warszawską halę koszyki. No, były mniej więcej w tym samym czasie budowane. No i w tym samym wówczas państwie, w Imperium Carskim. Wróćmy do barszczu. U nas jest to zupa sezonowa. Mówię o chłodniku barszczu. Natomiast tutaj jest to rzecz robiona przez cały rok. U nas botwinka, a tutaj buraki. Buraki, które trzeba najpierw ugotować, najlepiej w mundurkach, a potem obrać i zetrzeć. To są właśnie starte buraki. I tutaj do robienia chłodnika nie używa się buraczanego zakwasu. Podstawowe składniki płynne są dwa, kupione tak, jak się to tutaj w tejże hali sprzedaje. Mianowicie śmietana, słynna litewska śmietana. Zaraz zobaczycie, jak ona jest gęsta. No po prostu jak zaprawa do płytek, ale bez żadnych sztucznych zagęstników. Cudowna śmietana, no i miejscowy kefir. Można zrobić to w wersji wegetariańskiej. Znaczy to będzie w wersji wegetariańskiej, przepraszam, w wersji wegańskiej. Otóż trzeba wziąć nasiona słonecznika, namoczyć je najlepiej przez noc, oczywiście bez łupek, a potem zmiksować. Wówczas uzyskamy coś, jak to rozcieńczymy po zmiksowaniu wodą, co swoją konsystencją będzie idealnie przypominało kefir. Tego kefiru wlewam najpierw trochę, bo w przódy trzeba będzie to doprawić. Nie ma, jak powiedziałem, zakwasu buraczanego, ale jest coś kwaśnego. Tym czymś kwaśnym jest sok z cytryny. Więc teraz sok z cytryny, sól, to akurat pieprz, ale nic się nie stało, i trochę cukru. I trzeba wszystko dokładnie wymieszać, by się sól oraz cukier rozpuściły. Zatem kwaśne, słodkie i słone. No i teraz po kolei pozostałe składniki. No więc, jak mówiłem, obrane i starte buraki, ogórki, też obrane, to są gruntowe ogórki, obrane, pokrojone w kosteczkę, posiekany koperek, posiekany szczypiorek albo też dymka, a potem dodajemy kefir i śmietanę, by otrzymać pożądaną konsystencję i ewentualnie doprawiamy do smaku. To się właśnie teraz będzie działo. Łodygi koperku też będą potrzebne.
no nie posiekam ich i nie dodam do chłodnika, ale chłodnik zawsze podaje się tu z ziemniakami. Albo smażonymi wcześniej, ugotowanymi, albo po prostu gotowanymi w mundurkach. One się zaczęły gotować, to wspaniale całość będzie aromatyzować. A to siekam do środka. A propos ogórków, to nie zapominajcie o ogórkach z miodem. To jest litewski przysmak, podobno ulubiony deser Władysława Jagiełły. No po prostu gruntowe ogórki. Oni ich tutaj nawet wówczas ze skórki nie obierają, tylko wydrążają środek. W tenże środek wlewają miód i tak je zajadają. Trochę koperku jeszcze zostawiam do ziemniaków i teraz dopełniam konsystencję. Dopełniam płyny. Ten niezwykle gęsty, czyli śmietana. I za chwilę kefir. Ale korzystając z okazji, że jesteśmy tutaj, widzicie, tłumek się zebrał, ale coś, co chciałem wam pokazać, jest w tym miejscu. Mianowicie chyba najsłynniejsza litewska wędlina. My na to w Polsce mówimy kindziuk, choć poprawna nazwa tego to skiłądź, kiełbasa wieprzowa, grubo mielona czy też siekana, bardzo długo dojrzewająca. To powinno się jeszcze chwilę przegryźć. Zaraz zobaczycie, jaką ma konsystencję. Jest gęste, jak powiedziałem, bez buraczanego zakwasu. Kwas jest od cytryny. No tak, dajmy temu jeszcze 3 minuty, w tym czasie dojdą ziemniaki. To talerz do chłodnika, bo jest w nim obowiązkowy dodatek, mianowicie jajko ugotowane na twardo, ale właściwie ugotowane. Zauważyłem, że oni zawsze podają tutaj jajka na twardo ugotowane w ten sposób w chłodniku, ale chciałem wam pokazać żółtko, że nie ma czarnej wdowiej obwódki i że tego nie przegotowałem. No więc tak, dobra, to czeka ziemniaki. Ja wolę takie gotowane niż smażone, choć smażone to jest utylizacja resztek. Jak wam zostaną ziemniaki z dnia poprzedniego ugotowane, to po prostu można je odsmażyć i podać. Ale najlepiej smakują tak właśnie. Czyli co? Czyli świeże masło, świeże w dodatku miejscowe, domowe masło. Póki ziemniaki są gorące, trochę koperku sobie zostawiłem. No i to jest pierwsza rzecz, a druga to jest ta właśnie. W przyszłym roku z okazji 700-lecia miasta planowane są niezwykle bogate obchody. Będzie festiwal operowy, będą festiwale inne muzyczne, będzie festiwal świateł. To będzie rzecz okazjonalna. Natomiast zawsze, ale to zawsze, jak tu przyjedziecie, trwa jeden nieustanny festiwal. Całoroczny w dodatku. Mianowicie festiwal litewskiego chłodnika. Tak on wygląda w wersji kanonicznej. Miejsca akcji znacie, no Wilno rzecz jasna, ale postarajmy się to miejsce akcji bardziej skonkretyzować. To jest ulica Świętego Ignacego, to jest kościół Dominikanów, no więc logicznie rzecz biorąc to jest ulica Dominikańska. Zmierzam w stronę pasażu senatorskiego. Tam mnóstwo atrakcji, ale o różnych tutejszych cudach będę opowiadał stopniowo. Zacznę od atrakcji najważniejszej, co jest dla człowieka najważniejszą atrakcją. Drugi żywy człowiek, więc pasaż senatorski i drugi człowiek.
Muszę wam powiedzieć, że na to spotkanie naprawdę niezwykle czekałem, gdyż pani Ewa Wołkanowska-Kołodziej, ta pani właśnie, jest autorką, moim skromnym zdaniem, najlepszej książki napisanej i wydanej w Polsce, napisanej po polsku i wydanej w Polsce, traktującej o kuchni wileńskiej. Ale dlaczego ta książka mi się tak podoba? Ponieważ, pani Ewo, to nie jest kolejna nostalgiczna książka o tym, co było kiedyś. To jest książka o tym, co jest dzisiaj. O Wilnie jako mieście wielokulturowym, łączącym w sobie różne elementy. No i to jest wspaniałe. To jest, rozumiem, pani rodzinne doświadczenie, bo przecież pani stąd. Tak, ja mieszkam też tu, mieszkam tutaj, więc to jest książka kuchni żywej, ponieważ no, ja nie lubię pisać o rzeczach martwych, albo nie lubię czytać przepisów, które już nie istnieją tak naprawdę. Więc tak, to jest książka o Wilnie takim, jaki jest teraz. Gdyby pani chciała, powiedzmy to tym, którzy jeszcze tej książki nie czytali, choć mam nadzieję, że sobie po naszej rozmowie ją kupią, jeśli jeszcze jej nie mają. Proszę najkrócej powiedzieć, czym wedle pani jest kuchnia wileńska i dlaczego jest tak wspaniała? Teraz, bo to mówimy o tej kuchni, która jest uważana teraz za kuchnię litewską, tak? To jest kuchnia, która łączy. Kuchnia, która się składa głównie z tłuszczu, z ziemniaków, z mięsa, czyli to, co większość osób po prostu lubi. I jeśli przy stole się spotka Rosjanin, Litwin, Ukrainiec, Białorusin, oni wszyscy się dogadają, jedząc na przykład cypeliny albo gliny żmudzkie. No tak, ale kuchnia jest zawsze efektem historii. Czy uważa pani, że dzisiejsza kuchnia wileńska, no bo powiedzmy, skupmy się teraz na samym Wilnie, bo przecież mimo, że Litwa dzisiaj nieduża, to jednak trochę się to pewnie różni w Kłajpedzie i tutaj. Czy można powiedzieć, że to jest właśnie Wielkie Księstwo Litewskie na stole, dawne Wielkie Księstwo Litewskie na stole, w miniaturze na talerzu? Nie do końca, ponieważ te potrawy to są potrawy kuchni chłopskiej. Tak? Ponieważ no, w Wielkim Księstwie Litewskim była również szlachta, były dwory, były te wszystkie mazurki, jagnięciny, baraniny przedziwne, których tak naprawdę w tej kuchni chłopskiej no, nie było. Tak? Więc można powiedzieć, że to jest taka kuchnia Wielkiego Księstwa Litewskiego, o chłopskim pochodzeniu. No ale to brzmi logicznie w tym sensie, że tak naprawdę większość rzeczy, które my jemy dzisiaj, właśnie z kuchni plebejskiej się wywodzi. No bo kto, wcina foie gras i kwiczoły na postumencie, kto jada tutaj kołduny, nie wiem, w wersji radziwiłłowskiej czy tyszkiewiczowskiej, pani przepis na kołduny jest tutaj akurat fantastyczny. Tak, i moje dzieciaki kołduny to akurat jedzą takie supermarkety, ponieważ w każdym litewskim supermarkecie są całe lodówki różnego rodzaju kołdunów zamrożonych. Kupują to studenci, zapracowani młodzi rodzice, albo też samotni mężczyźni. A mogę zadać pani niedyskretne pytanie? Proszę bardzo. A ile pani zjada cepelinów na miesiąc? Bardzo niebezpieczne pytanie. W tym miesiącu zjadłam jeden, ale ważył tak no, co najmniej pół kilo. A ile, jak pani myśli, jaki limit może być bezpieczny? To kilogram na tydzień. Kilogram na tydzień. No, zważywszy na ich rozmiary, to też jest mniej więcej dwa na tydzień. Drodzy państwo, to jest, powiedziałem, książka kucharska. A nawet jeśli nie powiedziałem, to teraz od razu muszę powiedzieć, że to nie jest książka kucharska wyłącznie. Są w niej przepisy, ale przede wszystkim to jest rodzaj felietonów o dzisiejszym Wilnie. Tam jeszcze nie byliśmy, u Żupio Respublika, przepraszam za moją ewentualną złą wymowę litewską. Pani opisuje to miasto, które jest dla pani najważniejsze w życiu. Które jest ciekawe. Ja spędziłam w Warszawie prawie 19 lat, a potem stwierdziliśmy z rodziną, że wracamy tutaj. I mieszkam tu już teraz od 3 lat, powtórnie tu mieszkam, ja się narodziłam na nowo w Wilnie. I to miasto jest takie swojskie, bo ono jest nieoczywiste, ono jest ciekawe. Ono nie jest takie piękne, wypocowane, jak na przykład miasto zachodnie, tak? Ono nie jest takie estetyczne, jak miasteczko, nie wiem, w Anglii czy w Irlandii, tak? Ale ono jest ciekawe. No stare miasto, oczywiście, stare miasto jest
fiu bździu, tak się chodzi i się wszędzie robi sobie zdjęcie, tak? Sobie. No teraz, tak, ale teraz się sobie robi zdjęcie. Miasto to nie tylko stare miasto. Tak, ale tak samo właśnie te takie dzielnice tych sowieckich, starych blokowisk, one mają swój klimat, one mają swoją duszę. Kiedy tak przechodzę między tymi blokami i słyszę te babcie mówiące takim językiem rosyjsko-polskim i zapraszające siebie nawzajem w niedzielę właśnie jakieś na kolduny, na cepeliny, na czebureki i karmiące się tak nawzajem siebie tymi tłustymi litewskimi potrawami, no, które są, no, nazwijmy teraz litewskimi, ale one tak naprawdę są i białoruskie, i polskie, i litewskie, tak? I ja to uwielbiam, tak? Ja to uwielbiam, ponieważ z jednej strony mamy dzielnice, nie wiem, loftów, takie bardzo, bardzo modne, gdzie są, nie wiem, koktajle z jarmużu podawane, tak? Mamy Stare Miasto, gdzie są wszędzie cepeliny, w każdej knajpie, nawet w portugalskiej chyba, tak? A z nadzieniem z dorsza, z bakaliału. No tego nie wiedziałam. Nie, no ja też nie wiedziałam, ale tak sobie myślę. Ale myślę, że da się znaleźć knajpę, gdzie będą cepeliny nadziewane Nutellą. Na pewno. Jasny gwint. A oprócz tego żywa tkanka. Czyli ważna niezwykle uwaga. Postaram się to tak troszeczkę streścić. Zresztą to jest uwaga dotycząca każdego miasta. Jak gdzieś jesteście, oczywiście stare, zabytkowe centrum jest ważne. Ale żeby poznać miasto każde, a Wilno przede wszystkim, obejmijcie je w całości. No i wtedy dwa dni nie wystarczą. Dwa miesiące. Czyli rezerwujcie następny wasz pobyt w Wilnie na dwa miesiące co najmniej. Serdecznie pani dziękuję. To był kiedyś przyklasztorny browar, potem siedziba rodu Pociejów, potem między innymi, bo nie wymieniam wszystkich funkcji, w czasach sowieckich siedziba dyrekcji wodociągów, ale mniej więcej 7 lat temu obywatel Danii, niejaki Niels Peter Pretzmann, kupił to i wprowadził tutaj znany ze Skandynawii koncept. Koncept jedzeniowy. Otóż kupił również gospodarstwo. W tymże gospodarstwie produkowane są różne rzeczy, które właśnie tutaj na miejscu są sprzedawane. Wyłącznie własne. Nie tylko surowce, ale również przetwory. Więc mamy sklepy, mamy restauracje i tym teraz chciałbym detalicznie się zająć. Tak naprawdę koncept jest bardzo prosty. Mianowicie sprzedajesz wyłącznie to, co sam wyprodukujesz i nie używasz żadnych dodatków, które nie z tej ziemi pochodzą. Nie z tej ziemi, w sensie tego terroir, tej strefy klimatycznej ograniczonej do kilkudziesięciu kilometrów wokół Wilna. Zatem mamy tutaj na przykład pastę marchewkową z orzechami laskowymi. Marchewka lubi imbir, ale tutaj imbiru nie ma, gdyż imbir tu nie rośnie, jest sprowadzany. Mamy miejscowy ketchup, mamy miejscowy sos śliwkowy, mamy w ogóle mnóstwo rzeczy. O wszystkich wam nie opowiem, no bo musiałbym tutaj zbyt długo siedzieć. No mamy na przykład, o, zobaczcie jakie cudowne mini cukinki i wspaniałe małe patisony. Takich cukinek u nas nie widziałem, natomiast patisony i owszem, doskonały dodatek do stołu przekąskowego. Co tu mamy? Tu mamy piwa, wina nie stąd, no bo coś jednak się sprowadza. Wina, tak, bo trudno sobie wyobrazić miejscowe sery, wyłącznie miejscowe, wyłącznie z tego gospodarstwa, bez wina. A w ogóle trudno sobie wyobrazić kuchnię w tej strefie klimatycznej bez kiszonek. Zatem mamy kapustę kiszoną, niezwykle mocno nakminkowaną. U nas bardzo podobnie się kapustę przygotowuje do kiszenia, też z kawałkami marchewki jakże często, ale nie dodaje się tyle kminku, czego akurat żałuję, gdyż kminek uwielbiam. To jest coś w rodzaju kimchi, tylko że, jak mi powiedziano, nie jest to ostre. No dobra, to zróbmy próbę taką dwustopniową, czyli spróbujmy i kiszonej kapusty, i tej doprawionej. Zacznijmy od mniej złożonej smakowo, czyli zwykłej.
chrupiące, soczyste i doskonałe. Teraz spróbujmy tej. Rzeczywiście nie ostra, ale ma w sobie trochę chili, znaczy powiedziałbym mało ostra. Obok mieliśmy wyłącznie sery twarogowe, między innymi, a tutaj mamy sery dojrzewające, no również inne rzeczy, bo ożeniony z Litwinką Włoch robi tu codziennie na miejscu pasta freska. Mamy też winotekę, ale skupmy się na serach. Wyłącznie krowie mleko. Ten pierwszy dojrzewa w popiele z drewna klonowego. Ten jest z przerostem niebieskiej pleśni, a ten z różnokolorowym pieprzem. Do tego drzemy, takie konfitury do serów, jedna z różnego rodzaju leśnych jagód, a ta z pieczonych śliwek, chorizo, wieprzowa kiełbasa, też na miejscu robiona, tak jak wszystko, jeszcze raz podkreślam. No i z tutejszej piekarni takie chrupkie pieczywo w skandynawskim stylu, robione na żytnim zakwasie. No dobra, co wziąć? Interesuje mnie niezwykle popiół z klonowego drewna. Świetny ser. Świetne wszystko. Częścią konceptu są też dwie restauracje. Oto jedna z nich nazywa się 1918. Jest jeszcze trochę przed czasem, to znaczy prawie nie ma tu ludzi, ale dzięki temu miejscowy szef, jakże słynny, Andrus Kubilius, będzie miał być może dla nas chwilę. Jego ekipa już się tutaj uwija, za chwilę pewnie będzie szturm, ale to za chwilę. Na razie, póki te miejsca jeszcze są niezajęte i póki szef ma chwilę, no to zajmijmy się najpierw nie samym szefem, tylko tym, co dla mnie, no i dla was przygotował. Zobaczcie na to, jak to wygląda. No jak włoski makaron może, no bo to wygląda trochę jak lasagna. Ale to są plastry selera. Plastry selera gotowane, podane w sosie zrobionym na bazie prawdziwków i razowego chleba. Jakże cudownie ten smak razowy podbija smak prawdziwkowy. To jest salsefia. Jarzyna u nas niemal już zapomniana. To są jabłka, które, jak myślę, były trochę marynowane. Zaraz wam powiem. Wyraźny orzechowy smak tutaj czuję. No na pewno jest śmietana i myślę, że mamy też olej tak estragonowy. To jest wywar z halibuta, w którym pływa filet z halibuta, ale na wierzchu mamy kawior ze szczupaka. To jest wspomnienie z czasów harcerskich, mianowicie skondensowane mleko, które kiedyś mieszało się ze śniegiem i uzyskiwało w ten sposób coś w rodzaju lodów. Dobra, tego jeszcze nie biorę do ust, bo tu mam coś przedziwnego. W tytule tego dania były mrówki. No i rzeczywiście widzę tutaj mrówki. Szef, could you be so nice and explain us? To są mrówki? Tak. So this one. Yes. We have apple caramel. Yes. Calvados ice cream. British sap syrup fermented with ants. Yes. Some waffle with elderflower caramel. And ants. And we collect, ants? Yes. We collected them last week. Aha. So, you collect them and what? And what? And we put them in the freezer. Aha. And when we put them in the freezer, we put ant in a natural environment for them. Yes. This is how we're spending winters. Aha. So, you know,
People are saying around 20 minutes it takes for them to get up alive again. So my only regret is when you come back home and if you will start to feel butterflies in your belly tonight, it might be not love. To jest pierwszy raz w życiu, kiedy będę próbował mrówek. No to jest jak w Nomie w Kopenhadze. I heard that Redzepi served the ants in Noma. He did. Od dzisiaj nazywajcie mnie mrówkojad. Dobre. Thank you very much. Dobre. Dobre.